Pojechaliśmy na Florydę na krótkie wakacje, jako że mamy tylko trójkę dzieci. Normalnie jeździmy 15 godzin samochodem, żeby zaoszczędzić. Jako że jest nas ósemka, to koszt niemały. Ale z trójką, to już można było polecieć. Ponieważ lecieliśmy z maluchami, to wzięłam ze sobą różne zabawki. W tym właśnie nasze odkrycie z targu w Norymberdze, silikonowa mata do kolorowania. Matę mamy już parę miesięcy i świetnie się sprawdza w domu, w podróży, na wakacjach. Matę wzięłam ze sobą na podróż samolotem, ale dzieci zasnęły. Okazało się, że upał, basen i inne atrakcje także się mogą znudzić. I gdy najmniejsza Monika spała, Gabriel wyciągał matę i kolorował. Mata jest wielorazowego użytku. Wszystko, co pokolorujemy czy napiszemy, można wytrzeć mokrą szmatką, można włożyć do zlewu i umyć. A co także jest bardzo fajne, to że się nie rozmazuje, czyli jak ten flamaster wyschnie, a wysycha błyskawicznie, to się nie rozmazuje. Czyli jak dziecko koloruje, tak jak Gabrielek, to co jest pod jego ręką, się nie rozmazuje. Mata ma przeurocze obrazki, które można na różne sposoby kolorować. Wzory są edukacyjne, zależy co wybierzemy, jest miękka. Jest zrobiona z najwyższej jakości silikonu, także można ją używać jako matę pod jedzenie.